Kochani, kochani, witam serdecznie, witam serdecznie z raju, jakim na pewno są Hawaje. Więc dopiero byłam na dole, uploadowałam filmiki na YouTube, wrzucałam na Instagram, coś tam na Facebook. Wiecie, przyjechało dużo, dużo młodych, wspaniałych ludzi, będzie weselisko. No i tak jest co weekend. Jest to miejsce, gdzie ludzie przyjeżdżają się pobrać, przyjeżdżają w podróż poślubną, albo jakieś czczą rocznice, zaręczają się i tak dalej. No i dzisiaj mamy 3 października 2019. Pluton już ruszył do przodu i Merkury wszedł w znak Skorpiona. Już tłumaczyłam, kiedy byłam w tą czerwoną bluzeczkę ubrana w czytaniach na październik, że będzie się dużo działo. A jakże. Ja wczoraj przeżyłam razem z synem i z setką innych ludzi kompletne zatrzymanie przez 8 godzin plus siedzenie i poruszanie się kilka centymetrów, i nie przesadzam, na godzinę. No po prostu nie do opowiedzenia. W końcu jak ruszyliśmy, okazało się, że pożary są wszędzie. No tak jakby był w jakimś filmie, gdzie kręcą o wojnie czy wybuchu wulkanu. No niesamowite to było, nawet się nie dało wszystkiego złapać i nakręcić. Chociaż próbowałam. Zmęczona niesamowicie, ledwo ciepła dzisiaj. Ale mówię, a Skorpion to prawda. To kopanie głęboko, dokopywanie się do prawdy. I w związku z tym pierwszą część mojej wypowiedzi chcę właśnie pokazać coś na ten temat. Owszem, jak mój syn zamawiał te nasze wakacje tutaj w Westin Resort w Kanapali, Lahaina, ja dosłownie mieszkałam, tak jak pokazać wam tam dalej, no to dosłownie na horyzoncie, kilka mil dalej ja mieszkałam przez 1,5 roku, więc ja bardzo dobrze znam te tereny Lahainy. No i byliśmy uprzedzeni, że będą trwały pewne prace od 9 rano do 5 po południu. Stąd i ceny były niższe na ten nasz pobyt. Więc na to byliśmy przygotowani i ja nie mam do nikogo tu żadnych pretensji czy zdziwienia i tak dalej. Ale chcę użyć przykład tego miejsca na to, jak my podchodzimy często do życia. Wiecie, oczekujemy tego co najlepsze i bardzo słusznie. Prawo przyciągania magnetycznego od serca, elektrycznego od mózgu, więc to, o czym myślimy, staje się to, czego bardzo pragniemy, przyciągamy do siebie. Wszystko jest ok. Ale wiecie, życie, ni ludzie nie są idealni. Perfekcja nie istnieje. Więc owszem, ten piękny obrazek, który wam pokazuję, ta wyspa Lanai tam i ta druga wyspa, która już jestem, widzicie, za zmęczona, żeby w ogóle pamiętać, jak się nazywa. Jesus Christ. Jak się nie mylę, to jest Molokaj. Więc tak sobie patrzę na te łodzie, na ten cudowny obraz, zawsze piękna pogoda. Wieje niesamowicie w tym roku, ale to jest jeszcze jakiś dziwne wydarzenie, bo tak nigdy nie wiało, ile razy ja tutaj byłam, a przecież mieszkałam 1,5 roku. Więc nigdy nie wstępuje się do tej samej wody w rzece 2 razy, wiecie. Zawsze jest inaczej, zawsze będą inne doświadczenia, o tym wiemy. Warto o tym pamiętać, ponieważ będziemy mieć mniej rozczarowań. Więc nawet, żeby nie wiem jak dobrane małżeństwo czy para, zawsze coś będzie, gdzie trzeba się do siebie nawzajem dostosować. I jak długo kocha się bezwarunkowo, to jest idealnie, słuchajcie, to już jest idealnie.
bo wiele rzeczy da się, no, przymknąć oko na to, udać, że się nie słyszało, nie widziało, bo to tak naprawdę nie jest aż tak ważne. Czepianie się drobnostek jest bez sensu. Jak to wygląda? No tak, słuchajcie, tak samo jest czy to z rodziną, czy z rządem, z państwem, czy z korporacjami. Więc to, co pokazują, słuchajcie, tam, kiedy widzicie, tam ludzie sobie spacerują. Nie wiem, czy to widzicie. Ja spróbuję się może pokazać. Tam jest taka dróżka piękna i pomiędzy tymi wszystkimi resorts, tymi hotelami, gdzie są, no, resorts, to już widzicie, baseny, restauracja, bar, co wieczór coś się dzieje, artystycznie rzecz biorąc i w ogóle oferują wycieczki itd. itp. Więc każdy pokazuje się, czy to będzie polityk, czy to będzie nowy bank, czy to będzie jakakolwiek nowa korporacja, biznes, czy to będzie ktoś, kto przyjdzie i stara się przypodobać nam, pokaże się właśnie z tej strony, którą widzimy na tym załączonym obrazku. Czego nie pokażą nigdy, zazwyczaj to jest ta druga strona. I uwaga, bo będzie duże zderzenie z rzeczywistością. Ja jestem na 10 piętrze. Całe szczęście, dzięki Bogu Najwyższemu, więc z balkonu, z okien ja widzę tylko to cudo. Okay? Podczas gdy rzeczywistość za płotkami, widzicie tam takie ogrodzenie? Widzicie następne ogrodzenie? No właśnie, bo popatrzcie, co jest tutaj. Widzicie? Rozkopane. Naprawdę nieciekawe, ok? Pracują, więc jest głośno. No ale po to są te, słuchajcie, wodospady, żeby nie słychać. Ale rozbudowują. A więc tak to naprawdę wygląda. Po tej stronie, za ogrodzeniem, nie chcą, żeby ktokolwiek widział. Ok? Tutaj, jeszcze raz. I tutaj. No jak wam się podoba? Ok? Po to ja to wam...